Reset Obywatelski. Dobry wieczór, zaczynamy od razu. Przepraszamy za opóźnienie, przepraszam wszystkich, którzy czekali i przepraszam Cię, Agnieszko, i bardzo serdecznie Ci dziękuję, że jesteś z nami. Był chochlik techniczny, ale może już nie gadajmy o chochliku, bo nie ma na to czasu. Dzieją się rzeczy straszne. Putin zaczął bombardować centra handlowe w Ukrainie, zabijając cywili, i eksperci spierają się, o co mu chodzi. Czy o to mu chodzi, że odstraszyć ludzi od robienia zakupów i dodatkowo jeszcze uderzyć w ukraińską gospodarkę, która ucierpiała znacznie, znacznie bardziej niż rosyjska, nieporównanie bardziej? Czy chodzi mu o to, żeby steroryzować ludzi we wschodniej części Ukrainy i sprawić, żeby zaczęli uciekać do Polski i do innych krajów Unii Europejskiej, żeby wywołać kolejną wielką falę uchodźców? No, chochlik, widzę, nie odpuszcza, ponieważ słyszymy cię, ale cię nie widzimy. No zaraz już wracam. O, chyba jest dobrze. Tak, jest dobrze. Chciałem cię spytać, jaki tutaj jest plan, poza oczywistym planem, żeby przerazić Ukrainę i cały świat? Ja myślę, że po Buczym jesteśmy, albo powinniśmy być wszyscy przyzwyczajeni do tego, że nie ma takiej skali agresji, do której by nie posunął się prezydent Putin. I pamiętajmy, że Putin, a konkretnie Kreml, lubią demonstrować swoją agresję w takich bardzo wyjątkowych momentach. Na przykład wtedy, kiedy dzieją się jakieś ważne szczyty międzynarodowe, albo wtedy, kiedy dochodzi do ważnych wizyt w Ukrainie. I jeżeli mamy do czynienia dzisiaj z taką serią ważnych dla przyszłości Ukrainy szczytów, no to można było się spodziewać, znaczy trzeba było zakładać, że uderzy coś w bardzo spektakularne miejsce ze strony Rosji. Jeżeli mamy, jeszcze niedawno mieliśmy szczyt unijny, trwa właśnie szczyt G7 i za moment zacznie się szczyt natowski, no to są takie pozdrowienia z Moskwy, bardzo brutalne, bardzo prymitywne i barbarzyńskie, ale jednak wpisujące się w ten model agresji, która typowa jest taką marką rosyjską. Więc prymitywny, brutalny, ale jednak spryt. Mówisz, że jesteśmy już po Buczy wszyscy przerażeni, ale najwyraźniej Putin chce to eskalować. Spekulowano, czy nie uderzy w jakieś zachodnioukraińskie miasto taktycznym ładunkiem jądrowym, ale on być może też chce nam pokazać, że między tym, co jest teraz, a ładunkiem jądrowym, on ma jeszcze taką całą paletę możliwych środków, za pomocą których może stopniowo eskalować grozę, doprowadzić do stopniowego narastania tego horroru, żeby nas wykończyć. Ja się zastanawiam nad tym, co on myśli o wojnie ekonomicznej, którą stosuje, i to też jest wojna na wyniszczenie. Ukraina bardzo ciężko to przechodzi. I uważa się, że Putin blokuje wywóz zboża i tłuszczy spożywczych z Ukrainy, ogólnie produktów, surowców, produktów spożywczych, nie tylko po to, żeby ukraińską gospodarkę jeszcze dobić, ale także po to, żeby wywołać głód na świecie i wywołać kolejną migrację z krajów biedniejszych na Zachód, tak żeby Zachód musiał się martwić falami uchodźców, i zapomniał o wojnie z Rosją. Czy to jest możliwe? Czy on myśli w ten sposób? No, gdybym wiedziała, co myśli prezydent Putin, to my byśmy dawno tę wojnę wygrali, więc możemy tylko spekulować, ale ja nie chcę powiedzieć, że ja sobie w tym momencie żartuję, ale my naprawdę wszyscy nauczyliśmy się od 20 lat
naprawdę dosyć precyzyjnie czytać prezydenta Putina, więc ja szczerze powiem, mało co nas dzisiaj jest w stanie zaskoczyć, choć nie ma takich rzeczy, które, prawda, które, do których nie przyznalibyśmy się, że faktycznie były czymś, co nie było wpisane w kod Putina. I teraz jest tak, Putin, i to jest nasze założenie, które się potwierdziło w ciągu tych 20 lat, pojmuje tylko i wyłącznie argument siły, nie rozumie siły argumentu. Więc on spodziewa się tego, że Zachód może uderzyć, znaczy on zna dokładnie, jaki jest stan jego państwa, więc on wie jedno, że Zachód może uderzyć skutecznie w Rosję dwojako. Po pierwsze, siłą militarną, czyli potencjałem NATO, i dwa, siłą gospodarczą, czyli potencjałem wielkich gospodarek zachodnich, czyli sankcjami, innymi formami restrykcji. Jeżeli chodzi o uderzenie, czyli doprowadzenie do porażki militarnej Rosji, no to tutaj działa odstraszająco na nas, czyli mówi, ha, 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 panowie, zastanówcie się, bo ja zawsze mam, a jestem w domyśle bardzo nieprzewidywalny, możliwość użycia taktycznej broni jądrowej. I na to my, jako Zachód, w jego myśleniu mamy się jakby wpaść w tą pułapkę takiego przyjmowania a priori, że Putina stać na to, żeby użyć taktycznej broni jądrowej. Ale pamiętajmy, że w swoim szaleństwie, no bo tylko szalony człowiek zdecydowałby się na tak barbarzyńską wojnę, czy wojnę w ogóle, chociaż ja nie odbieram Putinowi jego własnej logiki, bo on się kieruje swoimi własnymi kategoriami. Ale Putin zakłada, że prawda, my jako ten świat demokratyczny, pacyfistyczny będziemy bać się tego ryzyka, jakim jest potęga jądrowa Rosji, więc tu wystarczy nas odstraszać w sposób jądrowy i to zatrzyma NATO, które mogłoby przejechać walcem Rosję, zatrzyma u granic Rosji, Białorusi i Ukrainy. Więc tutaj na razie działa skutecznie, prawda? Natomiast ja zakładam, że jeżeli Putin zdecydowałby się, a nie, według mnie jest to bardzo mało prawdopodobne, chociaż zawsze hipotetycznie musimy to także zakładać jako element przynajmniej teoretyczny naszych scenariuszy, ale ja ciągle uważam, że Putin nie zdecyduje się na użycie nawet taktycznej broni jądrowej, bo to byłoby koniec pieśni, to byłby koniec pieśni, i wtedy działalibyśmy absolutnie na podstawie innych kompletnie uwarunkowań międzynarodowych i to skończyłoby się, nie chcę powiedzieć pieszczenie, ale Putin zdaje sobie sprawę z tego, że to byłby Rubikon, którego on nie chce przejść. To jest raz, tak? Ale dwa, to o co pytałeś i to jest ważniejsze, bo to z tym dzisiaj mamy do czynienia, to jest wojna gospodarcza, którą my jako Zachód w białych rękawiczkach jesteśmy w stanie w sposób taki jakby biorąc za przykład sporty kontaktowe, sporty walki, przydusić naszego przeciwnika i doprowadzić do tego, że on, prawda, odklepie w matę, poddałem się. Czyli Putin wie, że to, co się dzisiaj dzieje na odcinku sankcji, embarga naftowego, ogłoszenia dzisiaj Rosji, może nieoficjalnie, ale tej informacji z agencji Bloomberg, że Rosja właśnie przestała spłacać swoje zadłużenie zagraniczne, czyli de facto jest państwem niezdolnym do regulacji swojego długu zagranicznego, to Rosjanie wpisują w kategorię tych wszystkich ataków na Rosję, ale w wymiarze wojny gospodarczej. I Rosja tutaj się broni, no nie, nie broni się, ona dokonuje, używa tego, o czym ty mówiłeś, czyli faktycznie kradzieży ukraińskiego zboża, czy konfiskatu ukraińskiego zboża, czy pozbawiania Ukrainy możliwości dostarczania, eksportowania jednego ze swoich ważniejszych produktów eksportowych. Tutaj wykorzystuje tak naprawdę jako element szantażu na Zachód, bo pamiętajmy, że Ukraina odpowiadała, Ukraina jest jednym z głównych dostawców, producentów zboża i braki dostaw z Ukrainy, one nie spowodują głodu w świecie Zachodu,
ale one doprowadzą do sytuacji kryzysowej wyczerpywania się zapasów w takich regionach zwykle narażonych na klęskę głodu, suszy, jak Afryka, czy państwa azjatyckie, ale tutaj przede wszystkim mówimy o państwach afrykańskich. I to, co robi Putin, no to on mówi tak, po pierwsze, to nie my blokujemy i to nie my kradniemy zboże, to Ukraina blokuje porty, przez które nie można wysyłać transportów do odbiorców na przykład w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, więc oni mówią, to nie my jesteśmy winni. Oczywiście odkręcają kota ogonem, bo próbują, to jest rosyjska strategia, to jest naprawdę wpisane na budowanie takiego strachu, że oto właśnie, jeżeli my, Zachód, albo w ogóle reszta świata nie doprowadzimy do Ukrainy, znaczy nie doprowadzimy Ukrainy do stołu negocjacyjnego i nie przymusimy jej do ustępstw w stosunku do Kremla, no to grozi nam wszystkim głód. I faktem jest, że jeżeli popatrzymy na statystyki, to ryzyko głodu wraca do tego sprzed 6 lat, prawda? To poziom zagrożenia niedoborem zboża nie tyle na rynkach światowych, co państwa, które zwykle mają problemy z produkcją żywności, z własną produkcją żywności, to ten stan dzisiaj wraca do tego układu, do tego poziomu sprzed 6 lat. Więc prezydent Putin to, co robi, to on też wyolbrzymia bardzo problem, mówiąc, ale to jest wszystko w waszych rękach, prawda? Wystarczy przymusić Zełenskiego do tego niechcianego pokoju, niechcianych ustępstw, a wszyscy będą zadowoleni. Bliski Wschód będzie miał swój chleb, Afryka nie będzie głodować, a wy jako Europa unikniecie kolejnej wielkiej fali migracyjnej, bo pamiętajcie, co się wydarzyło w 2015 roku, więc my wam możemy to, prawda, zwielokrotnić, nie do 2 milionów, już oddaję ci głos, nie do 2 milionów, ale do, powiedzmy, 20 milionów uchodźców głodującej Afryki. I według twojej opinii to jest wyolbrzymione zagrożenie, które Rosja stara się odmalować i nadmuchać tak w naszych oczach, żeby wyglądało na większe niż jest. Problem jest, ja tego nie neguję, problem jest, tylko ten problem nie jest stworzony tylko i wyłącznie przez wojnę w Ukrainie. Czyli problem suszy, problem zmian klimatycznych powoduje, że, prawda, narasta nam potrzeba zmierzenia się w ogóle z produkcją żywności w świecie. Dwa, i to nie jestem ja tutaj czerpię z ekspertów, którzy się zajmują w ogóle kwestią żywnościową w świecie i oni wszyscy mówią, że tak naprawdę problemem jest też kwestia logistyki, bo to ona zawodzi i to nie jest problem w tym, że Ukraina będzie w tym roku że będzie w stanie mniej dostarczyć zboża, ale że zawodzą wszystkie te mechanizmy dostaw, transportu i logistyki. I zawodzi też sam system na przykład utrzymywania zapasów, bo nie ma tego albo gdzie trzymać, albo to jest po prostu... Kamyczek do naszego ogródka. Gdyby Polska bardziej rozwijała system kolejowy, to być może bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie przewieźć to zboże, które pływało statkami. To jest oczywiście bardziej kosztowne, ale za to szybsze. No a u nas się niestety inwestowało przez 20 lat w autostrady, które z wielkim trudem ledwo po tych 20 latach zbudowano. Chciałem cię spytać, jak to jest z tą rosyjską gospodarką? No bo mówimy zadłużenie, nie jest w stanie spłacać zadłużenia, ale El País opublikował taki wstrząsający wywiad z ministrem finansów Ukrainy 5 dni temu, z Serhijem Marczenką. I on tam mówi, że sankcje wobec Rosji nie są efektywne. Rosja podjęła wiele decyzji, za pomocą których pomogła swojej gospodarce. Rosyjska gospodarka ucierpiała znacznie mniej niż ukraińska. Rosja codziennie zarabia miliardy
na gazie i ropie. Ukraina liczy straty, Rosja liczy swoje zyski. Ukraińskie państwo jest w stanie pokryć tylko 62% budżetu. Inflacja wyniosła 18%. W maju straty liczono na ponad 103 miliardy dolarów. Pomoc ekonomiczna i wojskowa ze strony Zachodu jest niewystarczająca. No i jak sobie popatrzeć na przykład na kurs rubla, to on jest w tej chwili wyższy niż był przed rozpoczęciem inwazji, wyższy niż był w styczniu. To jest szokujące. On bardzo upadł na początku inflacji, a potem bardzo wzrósł. Więc pytanie, czy ta wojna ekonomiczna, którą można, jak powiedziałaś, przydusić Rosję, czy ona jest w ogóle wobec Rosji tak naprawdę prowadzona? I tutaj wszystko się zgadza poza jednym, to, że sankcje nie działają. Bo pamiętajmy, że każdy przedstawiciel Ukrainy ma prawo mówić o tym, że fatalnie jest gospodarką ukraińską, to prawda, ale porównujemy dwie gospodarki, znaczy gospodarkę, która jest niszczona celowo, prawda, takimi bardzo ciągłymi atakami rakietowymi, jest po prostu niszczona, wypalana do ziemi infrastruktura, niszczy się po prostu wszystkie te jakby instalacje krytyczne, które pozwalają albo mogłyby pozwolić Ukrainie być państwem skutecznie rozwijającym swoją gospodarkę, skutecznie trwającym w warunkach kryzysowych, tak? Czyli tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie Donbasu, ale chodzi wojskom, czy w ogóle Putinowi o to, żeby tak zniszczyć Ukrainę, żeby została ona państwem kadłubkowym i państwem upadłym de facto, żeby mogła polegać tylko i wyłącznie jak państwa afrykańskie, te najbiedniejsze, na pomocy, tak jak, nie wiem, Afganistan, na pomocy humanitarnej świata zewnętrznego. Do tego trzeba zniszczyć infrastrukturę transportową, trzeba zniszczyć możliwości eksportu, więc tutaj Ukraińcy mają rację, że sytuacja gospodarcza Ukrainy jest znacznie gorsza niż Rosji, bo Rosja jest państwem agresorem, ale jednocześnie tym państwem, w stosunku do którego wprowadzono sankcje, ale one jeszcze nie doprowadziły do tego momentu, w którym rosyjska gospodarka byłaby w poziomie takiego, prawda, parteru na macie i byłaby bliska upadku. Ale i tutaj jest jakby ten warunek, że pamiętajmy, że polityka to nie jest McDonald's, prawda? To nie jest tak, że przyjdziemy, wprowadzimy sankcje i z wtorku na środę te sankcje uderzą w Rosję tak, że Putin po prostu będzie błagał o odwrócenie restrykcji. To nie tak. Te sankcje mają doprowadzić do tego, że one jak kula śnieżna mają narosnąć tak bardzo, żeby Putin stracił możliwość finansowania tej wojny. Na razie, i tutaj El País miał rację, z uwagi na to, że my wprowadzając embargo wywindowaliśmy, ale to jakby naturalny mechanizm, doprowadziliśmy do takiego momentu, znaczy do takiego stanu, że ceny surowców energetycznych bardzo idą w górę, więc Rosja przy, prawda, tym uderzeniu sankcyjnym i embargowym, ona mimo wszystko jest ciągle na plusie. Ale dajmy sobie czas. To znaczy, zobaczmy, w jakim jesteśmy momencie. Po pierwsze, już nie, coś nie, ja rozumiem, co mówisz, ale dajmy sobie czas. Ja wiem, ale Ukraina nie ma tego czasu. Ukraina nie ma tego czasu. Ukraina nie ma tego czasu. Ona jest niszczona. No dobrze, ale sankcjami gospodarczymi nie doprowadzimy do upadku Rosji dzisiaj. My możemy doprowadzić do tego, że ona latem tego roku będzie już faktycznie odczuwała bardzo potężne trudności gospodarcze, co już dzisiaj widać. Tylko pamiętajmy, ten symboliczny kurs rubla. No Rosja nie jest dzisiaj gospodarką wolnorynkową.
I często jest tak, że dane makroekonomiczne, a nawet kurs rubla, one są sterowane, to znaczy Rosja robi wszystko, żeby przekonać świat do tego, że sankcje nie działają, czyli doprowadzić do takiego przekonania w świecie zachodnim, żebyśmy odpuścili sankcje, bo przecież one nie działają. I to byłaby, to będzie nasza porażka. Więc pamiętajmy, to nie jest tak, jak mówi, nie wiem, Pieskow czy Nabulina, że wszystko jest, no, że sobie Rosjanie radzą, bo to, że sobie radzą, jeszcze nie upadli, to jest fakt, ale Nabulina mówiła, czyli szefowa Banku Centralnego Rosji, ona powiedziała, ale musimy powiedzieć to sobie otwarcie, przed nami, czyli przed Rosją, tragiczne, czyli katastrofalne, najbliższe kwartały, bardzo trudne dla konsumentów i dla przedsiębiorców rosyjskich. Jeżeli to mówi szefowa banku centralnego, która wie lepiej, co w trawie piszczy w gospodarce rosyjskiej od samego prezydenta Putina i jego doradców, bo to ona zarządza finansami de facto rosyjskimi, no to my wiemy, że jeżeli oni nie są w stanie ukrywać, że będzie źle, to naprawdę będzie bardzo źle. I już dzisiaj widzimy te pierwsze efekty tego, że nie da się przykrywać propagandą realnego stanu gospodarczego, jeżeli Rosjanie dzisiaj nie są w stanie technicznie spłacać swojego zadłużenia. Co oznacza, że jeżeli 25%, znaczy bo dzisiaj, jakby to jest informacja z dzisiejszej nocy, Rosjanie nie spłacili swojego długu zagranicznego, czyli nie uregulowali wierzytelności z tytułu obligacji, tak, tych papierów dłużnych, to Rosja dostanie najprawdopodobniej, bo to jest kwestia pewnych decyzji, takich uznaniowych, dostanie status państwa niewypłacalnego, co z kolei będzie rzutowało w jej ocenę ratingową, co z kolei będzie powodowało, że jeżeli będzie chciała zaciągnąć kredyty w świecie przede wszystkim zachodnim, już nie mówię, czy w ogóle w świecie międzynarodowym, to będzie je miała na bardzo złych warunkach albo w ogóle ich nie otrzyma. Dlatego robi wszystko, żeby rekompensować sobie, to jakby rekompensować jakby to przyduszanie Zachodu otwieraniem się na wschód, na Chiny, Indie, Turcję. No właśnie, bo tutaj wniosłaś tutaj dużo optymizmu, ale jak powiedziałaś, że będzie im trudno zaciągać pożyczki Rosjanom, to od razu zobaczyłem Pekin, zakazane miasto, reżim chiński, który jest największym pożyczkodawcą świata i który Rosję do tej pory wspiera. Będzie wspierać. No więc jednak pieniędzy im nie zabraknie. No ale dobrze, ale zobacz jakim kosztem, bo zobaczmy z perspektywy Kremla. Znacznie bezpieczniej zaciągać dług na Zachodzie, bo to są instytucje wiarygodne, z którymi można popadać w spory, pójść do sądu, prawda? A jeżeli zaciągamy długi w Chinach, to stajemy się, ja już o tym nieraz mówiłam, ale ja naprawdę będę do bólu to powtarzać. To Rosja ryzykuje tym, że będzie musiał, prezydent Putin, który obiecywał wszystkim Rosjanom, tak to ja będę tym, jak Piotr I odbuduje potęgę imperialną Rosji, ale ten sam Putin doprowadzi do tego, że Rosja stanie się podnóżkiem Chin, stanie się satelitą chińskim i najłagodniej mówiąc takim chińskim junior partnerem. Tylko dlatego, że nie będzie miała z kim handlować, nie będzie miała gdzie zaciągać pożyczek, ale popatrzmy też, jak bardzo Chiny w ogóle nie palą się do tego, żeby pędzić na ratunek Rosji. One nigdy nie nadmiernie inwestowały w Rosji, nawet jeżeli miały doskonałą okazję, bardzo dobre warunki, one wiedzą, że w interesie Chin lepsza jest Rosja słaba, uzależniona od Chin, a więc Chińczycy będą wyciągać pomocną dłoń, ale przede wszystkim oferując wymianę handlową. Ja podam bardzo konkretny przykład. Jeżeli sobie przypomnimy te takie słynne historie o tym, jak rosyjski sektor motoryzacyjny cofa się do czasów radzieckich i wskrzesza takie relikty radzieckie jak, nie wiem, Moskwicz, to Rosjanie mówiąc, ale my mamy naszą, prawda, my mamy naszego Kamaza, my mamy fabryki Kamaza, jest w stanie wrócić do takich, prawda, naszych narodowych
suwerennych marek i przywrócić do życia te stare modele jeszcze, prawda, którymi jeździli Rosjanie w czasach radzieckich. I tam były dwie opcje. Albo znajdą partnerów w Chinach, którzy pomogą te marki radzieckie zmodernizować, usprawnić, dadzą chińską wersję ABS-u, dadzą chińskie katalizatory i elektryczne szybki, ale okazuje się, że Chiny nie palą się do tego, żeby wskrzesić rosyjski przemysł motoryzacyjny. Chiny pędzą na pomoc Kremlowi. No, Chiny przez ćwierć wieku ciężko pracowały, żeby swoje własne marki stworzyć, żeby nie być tylko dostawcą, podwykonawcą, tylko żeby mieć też markowe produkty. Nie sądzę rzeczywiście, żeby się palili. Oni raczej woleliby mieć jakieś montownie w Rosji, które by składały produkty dla chińskich marek. Wróćmy do pierwszej części naszej rozmowy. Szukaliśmy tam określenia na Putina, mówiliśmy szaleniec, ale sprytny. Myślę, że dobrym słowem jest po prostu psychopata. Psychopata, jak wiadomo, to nie jest szaleniec, to jest człowiek myślący logicznie, czasem, nie zawsze, ale czasem inteligentny i tyle, że pozbawiony empatii, współczucia, hamulców moralnych jakichkolwiek. I powiedziałaś, że gdyby ten psychopata użył taktycznego ładunku jądrowego przeciwko Ukraińcom, nawet bardzo niewielkiego, takiego powiedzmy, że po 3 tygodniach nie ma już śladu promieniowania, zniszczone zostało tylko centrum miasta, tylko mówię w cudzysłowie, no bo to byłaby potworna zbrodnia. Ale mówisz, że nawet gdyby to był bardzo mały ładunek jądrowy, to po użyciu czegoś takiego Putin i Rosja znaleźliby się w zupełnie nowej sytuacji międzynarodowej i zupełnie inaczej byliby traktowani przez społeczność międzynarodową. No i ja tak próbuję sobie wyobrazić, co by zrobił Zachód, gdyby Putin na przykład zrzucił na centrum Lwowa niewielki pocisk jądrowy. Co zrobiłby Zachód? Czy to byłyby jakieś nowe sankcje gospodarcze, czy to byłyby na przykład no, takie już bardzo kwieciste wyrazy oburzenia, czy na przykład byłby jakiś koncert pamięci zniszczonego Lwowa na przykład w Neapolu, bo to też piękne miasto. I ty jesteś mało wierzysz w Zachód. Ja mam dużo... Nie, Agnieszko, ja bardzo wierzę w Zachód, bo historię Zachodu sobie dobrze poczytałem, ale wiem, że historia Zachodu na tym polega, że Zachód upada i się podnosi. A jak upada, to mu zabiera trochę czasu zwykle podniesienie się. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w stanie takiego, jeśli nie upadku, to lekkiego rozprzężenia, o tak to nazwę, Zachodu. I dlatego zadałem to prowokacyjne pytanie. A teraz już nie przerywam i słucham odpowiedzi. No dobrze, to pamiętajmy, że użycie jakiegokolwiek ładunku jądrowego czy taktycznego, mówimy o tej wersji minimalnej, zmienia reguły gry. Zmieniłoby reguły gry. Czyli przeszlibyśmy absolutnie z fazy wojny konwencjonalnej, państwo-państwo, do fazy wojny jądrowej. I to, co my zakładamy, no to oczywiście może być tak, że faktycznie wtedy przerażenie w społeczeństwach Zachodu byłoby ogromne, no bo doszłoby do użycia broni jądrowej, ale pamiętajmy, że Zachód też ma jeszcze większe od Rosji, no bo potencjał jądrowy Rosji porównywalny jest taki sam jak amerykański, a amerykański, francuski i brytyjski jest jednak większy od rosyjskiego. Co więcej, mamy frakcję państw, które nie należą do partii kompromisu. Jeżeli mielibyśmy oczywiście obiekcje państw europejskich w stylu ojej, to może wtedy naprawdę rozmawiajmy z Putinem, no to ja zakładam, że przynajmniej dwa państwa, czyli Stany Zjednoczone i Wielka Brytania,
one odczytałyby i rekomendowały zupełnie inne środki, bo to już byłaby absolutnie walka na noże. To już nie byłaby konfrontacja na terenie Ukrainy, prawda, w przestrzeni ukraińskiej, tylko to już byłoby wyciągnięcie wszystkich największych zabawek, jakie mamy po obu stronach. Co więcej, Rosja nie mogłaby negować tego, i to jest ważne, dla Rosji, to o tym też pamiętajmy, nie mogłaby negować, że stałaby się, zgodnie z prawem międzynarodowym, państwem ewidentnie agresorem, czyli złamałaby wszystkie możliwe zasady prawa międzynarodowego. Bo jeżeli tutaj jest w stanie ściemniać, brzydko mówiąc, że to nie jest wojna, to jest agresja, że w zasadzie Rosja nie atakuje, tylko broni się przed, prawda, nową falą nazizmu w Europie. Ja sobie tutaj trochę szydzę, ale to jest naprawdę bardzo absurdalne. Natomiast Rosjanie dbali i dbają o to, żeby móc wszystko wpisać w bardzo pokrętną logikę prawną międzynarodową. Natomiast jeżeli wyciągamy zabawki w stylu broni jądrowej, to już nie mamy jak tego uzasadnić. Wszystkie, prawda, konwencje mówią, że jest to broń, jest to agresja już taka, której, nie wiem, co ty za minę robisz, Tomku. No bo jest to agresja... Jednak chciałbym ci przerwać, bo oczywiście to jest to jest agresja, jakby to powiedzieć, no bezprzykładna, nie można tak powiedzieć, bo były przykłady takiej agresji. Amerykanie jako pierwsi zrzucili dwie bomby jądrowe, no ale jest to agresja łamiąca wszelkie zasady i wszyscy by, i Rosja nie mogłaby udawać, że nie ma tej wojny, że nie prowadzi wojny, nawet przed sobą. No dobrze, ale co jeśli Rosjanie, którzy przecież uwielbiają dywersję, co jeśli nagle pojawi się jakaś grupka dywersantów, którzy po prostu odpalą we Lwowie taką bombę? Nie będzie to pocisk, tylko będzie to bomba podłożona przez bliżej nieokreślonych terrorystów, a rosyjska propaganda ogłosi, że ukraiński reżim oszalał i że sam wysadził Lwów w powietrze, żeby oskarżyć o to Rosję, i że tym bardziej Rosja musi ratować mieszkańców Ukrainy przed nazistowskim rządem. Ale Ukraina nie ma dostępu do broni jądrowej, więc... Nie, oczywiście, ale to byłby taki ładuneczek, którego mogliby użyć terroryści, którzy mogliby gdzieś go sobie zakupić na międzynarodowym czarnym rynku. Ja już widzę, Rosjanie by zrobili wielkie międzynarodowe śledztwo, żeby udowodnić, że to Ukraińcy kupili od Koreańczyków z północy na przykład, albo od Irakijczyków, bo jak wiadomo, po upadku Saddama to opowieści o irackich inżynierach, którzy mają walizkę plutonu i krążą po świecie i chcą ją sprzedać, te historie krążą od 20 lat, prawda? Więc taka opowieść mogłaby się pojawić. Oczywiście nikt na świecie by w nią nie uwierzył poza Rosjanami, ale znowu można by mówić, że nikt nikogo nie złapał za rękę. Jakby Zachód zareagował na coś takiego? Jeżeli masz oczywiście ochotę odpowiadać na takie jakby to powiedzieć, mocno hipotetyczne wizje. Tak, one są mocno hipotetyczne, ale my musimy się z takimi scenariuszami faktycznie mierzyć, bo to nie jest tak, że skoro nigdy nie doszło do żadnego, jakby do podobnej sytuacji, to nie dojdzie teraz. Więc zawsze trzeba wpisywać w nasze przewidywanie i prognozy nawet te najmniej prawdopodobne sytuacje. Ale wtedy trzeba zmierzyć prawdopodobieństwo takich wydarzeń i faktycznie z użyciem broni jądrowej jakby scenariusze są najmniej prawdopodobne, bo w swoim szaleństwie Putin jest politykiem kalkulującym i nie po to ma się broń jądrową, żeby je użyć. Broń jądrową ma się po to, żeby straszyć. Ona ma przede wszystkim funkcję odstraszającą. I póki co to odstraszanie działa, więc Putin nie ma dzisiaj jakby logicznie, czyli jakby nic nie uzasadnia użycie przez niego broni jądrowej w jakiejkolwiek postaci. Więc póki
co jakby nie ma takiej potrzeby. Pamiętajmy, że to zawsze jest ten, to ostatnie jajo z, prawda, z worka, które możemy użyć i którym możemy rzucić. No jest jeszcze forma pośrednia, czyli na przykład wysadzenie w powietrze elektrowni jądrowej w Ukrainie. Tak, ale to spowoduje, znaczy i tutaj mieliśmy, prawda, takie próby zastraszania Zachodu przejęciem tych obiektów związanych z energetyką jądrową. To chyba było trochę takie badanie naszej czujności na zagrożenie jądrowe. Ale pamiętajmy, że spowodowanie katastrofy takiej ekologicznej to nie jest tak, że tylko by Zachód cierpiał, czy tylko Ukraina, także Rosja. Więc to też spowodowałoby, że no, Putin robiłby szkodę swojemu własnemu społeczeństwu i swoim własnym ludziom, ale ja rozumiem, że to jest kwestia desperacji. Ale jakby to jest stara rosyjska tradycja, że car morduje swoich poddanych albo skazuje ich na niewyobrażalne cierpienia. Im bardziej car to robi, tym później jest większym carem w historii. No tak, ale Putin ma dzisiaj sytuację dosyć wrażliwą i taką, nie chcę powiedzieć newralgiczną, ale pamiętajmy, że on już jest prezydentem wojennym od 4 miesięcy. Nie przyniósł sukcesu militarnego takiego, jakiego oczekiwaliby przede wszystkim wojskowi i armia, bo to jest w ogóle ciekawy przypadek, a po drugie społeczeństwo, które w znacznym stopniu popiera, ja już nie mówię o tej frakcji, która jest albo milcząca, bierna, albo przeciwko wojnie, ale Rosjanie, oni oczekują już teraz tego efektu Krymu, prawda? Czyli tego, że jeżeli Putin obiecał, że będzie tym prezydentem, który zbiera ziemie ruskie, to niech w końcu zbierze te ziemie ruskie. Niech w końcu odwróci geopolityczną katastrofę XXI wieku, czyli rozpad Związku Radzieckiego. I teraz jest tak, w armii, jeżeli państwo śledzicie, ja polecam, trochę z nudów, nie wiem, może będziecie mieli wolny czas, trochę pogrzebać w komunikatorze Telegram na kontach rosyjskich. Tam odbywa się naprawdę arcyciekawa dyskusja i od nie od marca, nie od kwietnia, ale tak gdzieś od połowy maja ja widzę bardzo duży przyrost kont, które związane są albo z weteranami wojennymi, albo z ludźmi powiązanymi w jakiś sposób z armią. I bardzo ciekawe są różne, znaczy jakby narasta to, co widać, narasta może nie tyle sprzeciw w stosunku do Kremla, bo krytyka wojskowych aktualnych, znaczy tych w armii to najmniej wiemy, ale tych, którzy są poza armią, ale mają doświadczenie wojskowe, ona dotyczy tego, i teraz uwaga, że jakby nie z pozycji takich antywojennych, prawda, czyli nie krytykuje się Kreml za to, że prowadzi wojnę w Ukrainie, ale krytykują Kreml za to, że jest za słabo, za kiepsko i w ogóle że Kreml nie dostarcza sukcesu. Czyli że ofensywa powinna być bardziej pełnoskalowa, że nie może być ograniczona tylko do tych terytoriów, powiedzmy Donbas i południe z takim, prawda, jakby z pasem buforowym, że trzeba iść na całość, że trzeba ogłosić w końcu, trzeba w końcu ogłosić, wypadło mi słowo, błagam, pomóż. No widzicie, przepraszam, to no właśnie, jakby pomijmy, wiemy, to jest taka konkretna ustawa, którą ogłasza się w warunkach wojennych. Mobilizacją, przepraszam, tak. To ciągle za mało kawy. Tak. No ale wtedy trzeba przyznać, że jest wojna, robi się mobilizację, tak. Bierze się ale chłopa w rekruty, tak. Jak to się mówiło. Tak, i wojskowi wtedy mówią ci, którzy budują takie środowisko krytyki i bardzo wysokich oczekiwań w stosunku do Kremla, oni mówią, ale wtedy będziemy walczyć na poważnie, wtedy nie będzie udawanej mobilizacji. Zachód dozbraja Ukrainę na potęgę, ukraińska armia jest bardzo zmobilizowana i to jest bardzo poważny przeciwnik, więc walczmy na poważnie. I mówi o tym Strzałkow, pamiętamy takiego donieckiego, takiego donbaskiego ministra obrony, oficera FSB, a dzisiaj on jest szefem takiego stowarzyszenia Noworosja.
Pamiętamy pułkownika Kwaćkowa, czyli takiego, to jest w ogóle arcyciekawa historia, bo to jest taka figura w wojsku, dzisiaj już emerytowany były pułkownik GRW, który wcześniej w 2005 roku skarżony było próbę zamachu na Czubajsa, później organizowania buntów wśród wojskowych. Dzisiaj ten Kwaćkow mówi, ale moment, to co robimy, to jest zbyt słabo, za późno i kiepsko. A w zasadzie to, prawda, jakby w domyśle mówi, partaczą nam operację. I takich głosów w rosyjskich elitach wojskowych jest coraz więcej. Więc Putin wie, że zobaczmy, o ile propaganda doprowadziła do tego, że zmieciono wszystkie antywojenne protesty, to on ma dzisiaj problem jakby flanki przeciwnej, czyli takiej frakcji bardzo prowojennej. I to, co robi Putin w Ukrainie, to jest ciągle za mało, za słabo i za kiepsko. Więc on też ma, on musi dbać o to, że w warunkach, kiedy naprawdę coraz gorsza jest sytuacja finansowa i gospodarcza Rosjan, oni zaczynają odczuwać kryzys we własnym domowym budżecie, to będzie widać latem i jesienią, mamy narastające nie antywojenne postawy, ale prowojenne, więc Putin musi też podtrzymywać odpowiedni poziom jakby postaw społecznych, to znaczy nie dopuścić do tego, żeby któraś z flanek zdecydowanie wygrała i żeby on się okazał tym autentycznie krytykowanym i stracił popularność, bo powodów do krytyki Putina Rosjanie mają dużo i to będzie tylko narastać. Ostatnie pytanie. A jak skoro już mówisz, że możemy różne tutaj hipotezy rozważać, także te, które się mogą wydawać mniej wiarygodne. Ostatnie pytanie. A co jeżeli Rosja postanowi zafundować Ukrainie, jak to nazwać, pigułkę pisowską, tak to nazwę, bo w Polsce PiS realizuje prorosyjską politykę używając antyrosyjskiej retoryki i to jest często robione w taki sposób, że PiS mówi tak, Rosja jest zła i straszna, ale jeszcze gorsze jest to, że Zachód nas zdradził wobec Rosji, bo nie uderza w tę Rosję tak mocno, jakbyśmy chcieli, a my zawsze chcemy więcej niż to jest możliwe, więc w związku z tym zawsze Zachód wychodzi na tchórza, na zdrajcę, my się od Zachodu odwracamy. Co jeżeli pojawią się na przykład grupki terrorystów na Zachodzie, którzy zaczną atakować społeczeństwa Zachodu, rzekomo w imię Ukrainy, twierdząc, że Zachód nas zdradził, my giniemy w Ukrainie, więc a wy nie chcecie nam pomagać, więc wy też będziecie ginąć. Oczywiście to będą Rosjanie, to będą rosyjscy agenci udający rzekomych ukraińskich terrorystów. Jak na coś takiego zareagowałyby społeczeństwa Zachodu? A to jest kwestia przygotowania nas do tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, więc ja zakładam, że to jest kwestia pewnej edukacji, to jest raz, czyli tego, żebyśmy nie dali się wsadzić, znaczy jakby sprowokować do takiego antyukraińskiego myślenia. To tak jak, prawda, nie daliśmy się sprowokować do, nie wiem, do postrzegania imigrantów w kategoriach tylko i wyłącznie zagrożenia, prawda, to jest jedno. Ale z drugiej strony, i to znowu optymistycznie na koniec, jeżeli sobie przypomnimy, z jaką finezją i z jaką precyzją oficerowie GRU przeprowadzali operacje w Wielkiej Brytanii, kiedy truli Skripala, albo wtedy, kiedy próbowali, nie próbowali, tylko wysadzili ten magazyn z bronią w Czechach, no to, czy kiedy próbowali podtruwać czy różnych działaczy opozycyjnych, czy przywódców czeczeńskich, ale działających na terenie państw europejskich, no to ja zakładam, że no, znaczy, jeżeli to są tak precyzyjne i tak, no nie chcę powiedzieć, to nie są mistrzowie wywiadu, znaczy to są faktycznie... Precyzyjne inaczej, o.
Precyzyjnie inaczej, ale już tutaj już mówię bardzo poważnie. Jeżeli mamy do czynienia z FSB, no to pamiętajmy, FSB to są ostatnie, jeżeli mogę, mam jeszcze chwilę czasu, to są ostatnie uwagi. FSB, czyli te służby cywilne, one dzisiaj w Rosji pełnią zadanie przede wszystkim służby represji. Czyli oni się zajmują, FSB się zajmuje szukaniem dywersantów, ale na terenie Rosji. Pamiętajmy, że Rosjanie przefiltrowali 1 200 000 Ukraińców, którzy dzisiaj albo są na terenie Rosji, albo zdążyli w jakiś sposób z tej Rosji wyjechać, ale są. I oni dzisiaj się martwią, że ta filtracja prowadzona rękoma oficerów FSB nie była w 100% skuteczna, że zawsze w takiej masie ludzi znajdzie się ktoś, kto skutecznie ukrył swoje powiedzmy powiązania z rządem, ze służbami bezpieczeństwa, a w Rosji będzie realizował zadania właśnie dywersyjne. Tego się Rosjanie boją i dzisiaj FSB nastawione jest przede wszystkim na to, żeby szukać dywersantów w Rosji. Czyli nie szukają szpiegów w społeczeństwie rosyjskim, nie ma szpiegomanii, jak w 2014 roku, ale jest poszukiwanie dywersji. I to, co może robić GRU, bo to GRU dzisiaj odpowiada za wywiad na Ukrainie, ale też może być zadaniowane właśnie w kategorii pewnych aktów dywersyjnych i powiedzmy, no właśnie dywersyjnych w świecie Zachodu. I tutaj trzeba uważać i pamiętajmy, że GRU dzisiaj coraz bardziej znaczy jest zdominowane przez funkcjonariuszy, przez oficerów, którzy zostali zaciągnięci do tej służby ze specnazu i z rosyjskiego z sił rozpoznania, więc to są raczej operatorzy, to są raczej specjalsi, a nie stricte wywiad wojskowy. Więc to jest ryzyko. Natomiast oni nigdy nie grzeszyli, tak jak powiedziałam, subtelnością i finezją wywiadowczą, więc jeżeli mamy mówić o pewnych możliwościach operacyjnych to są, natomiast pamiętajmy, nasze służby nie są złe i mają bardzo całkiem imponujące osiągnięcia, jeżeli chodzi o prawda, śledzenie, wykrywanie i monitorowanie działalności służb rosyjskich w Europie. Kiedy mówisz nasze, masz na myśli zachodnie. Zachodnie, tak. Tak, no ja uważam, że rosyjskie służby sobie znakomicie radziły, a do pewnego momentu, gdzieś tak właśnie koło 2014 roku, to co robili ich zaczęło przerastać. Albo mówiąc inaczej, politycy i wojskowi zepsuli szpiegom ich dobrą robotę, bo zaczęła się wojna, zaczęły się działania bardziej agresywne i był ten nabór, o którym mówisz, ludzi nieprofesjonalnych. I to jest kolejna iskierka optymizmu, którą dzisiaj od ciebie dostaliśmy. Polecam się. Bardzo dziękuję Agnieszce Bryc za rozmowę. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli nie jedną okazję, ale nie tylko wojenną, tylko taką, kiedy byśmy sobie porozmawiali o tym, co będzie po sukcesie i po zwycięstwie Ukrainy. Otóż to, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. A my już za chwilę porozmawiamy o Kai Godek, ponieważ pojawiły się nowe fakty na jej temat. Śledztwo w sprawie Kai Godek ciągle trwa. To bardzo tajemnicza i zagadkowa osoba, a przede wszystkim niestety bardzo skuteczna. Siły antykobiece niestety biorą górę i w Stanach Zjednoczonych, i oczywiście w Polsce, gdzie właśnie odrzucono projekt ustawy o bezpiecznej aborcji, więc tym bardziej należy się przyglądać tym, którzy kobietom gotują piekło. O tym za chwilę, ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Macieja, który dzielnie dzisiaj walczył z chochlikiem, o chwilę muzyki. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz.
nocą wśród złych snów. Święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, Polska Madonna. I niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Madonno, Madonno. Sexpress z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę Sexpressu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grup Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy. Tomasz Piątek, dobry wieczór. Mieliśmy dzisiaj przygody z chochlikiem, więc teraz przypomnę o tym, o czym powinienem był przypomnieć na początku, co uniemożliwił mi chochlik. Kochani, bardzo wam wszystkim dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam was wszystkich. Serdecznie, gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniają link do tego programu. Dziękuję wszystkim, którzy dają lajki. Ogromnie dziękuję tym, którzy nas wspierają, bo bez pieniędzy, bez waszych pieniędzy, no, nie moglibyśmy nadawać, nie moglibyście posłuchać takiej rozmowy jak ta, którą odbyliśmy z panią Agnieszką Bryc.
rozmowy, która moim zdaniem takie rozmowy powinny być prowadzone w mediach mainstreamowych, no ale nie są. Na szczęście mamy media obywatelskie, takie jak Reset Obywatelski, dlatego gorąco dziękuję każdemu, kto je wspiera, gorąco dziękuję każdemu, kto wpłaci na konto Fundacji Arbitror, bo poprzez taką bezpośrednią wpłatę można nas wspierać. Gorąco dziękuję każdemu, kto wesprze nas w serwisie Patronite albo każdemu, kto wesprze nas na portalu zrzutka.pl, gdzie też odbywa się zbiórka na Reset Obywatelski. No i przechodzimy do głównej bohaterki naszego programu, którą jest Kaja Godek. O Kai Godek już wiele razy mówiliśmy. Poproszę może o pierwszy skan, tak żebyśmy sobie zwizualizowali naszą bohaterkę. To właśnie ona. No myślę, że nie potrzebujemy zobaczyć zdjęcia, żeby sobie przypomnieć, jak wygląda Kaja Godek, no ale jednak zawsze dobrze sobie zwizualizować. Wielokrotnie sobie zadawałem pytanie, skąd Kaja Godek się wzięła. Mówiliśmy o różnych dziwnych przypadkach w życiu Kai Godek, na przykład o tym, że mieszka na zamkniętym osiedlu dla ultrakatolików w Warszawie, na zamkniętym osiedlu dla ultrakatolików, którego współwłaścicielem jest firma powiązana z Rosją. No tak się składa, że Kaja Godek w tej chwili już tam nie mieszka, ponieważ Warszawa się dowiedziała, gdzie mieszka Kaja Godek, składano jej wizyty, więc się wyniosła. Niektórzy informatorzy donoszą, że widuje się ją teraz na Ursynowie. No, ale być może ona jest taką bojowniczką, która musi co jakiś czas zmieniać mieszkania. Wielu z Was zapewne sobie zadaje pytanie, skąd ona się wzięła w sensie najprostszym, czyli takie pytanie jest to, wiele osób sobie na pewno zadaje pytanie o jej edukacji, o formację, o to, jak ją kształtowano, w jaki sposób powstała kobieta, która nienawidzi kobiet i która chce im zgotować piekło. I odpowiedź na to pytanie można znaleźć w istotnej mierze, może nie odpowiada nam to ten artykuł na wszystkie pytania, ale możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie w artykule Aleksandry Pawlickiej z Newsweeka. Newsweek pisał o Kai Godek i poproszę, o właśnie, mamy już skan numer 2, fragment tego artykułu. W tym artykule czytamy, że rodzina Kai Godek zawsze była bardzo zaangażowana w działalność neokatechumenatu. Jeden z braci jest dziennikarzem katolickiego tygodnika Gość Niedzielny. Newsweek zadzwonił do brata, pytał go o to, jaką siostrą jest Kaja Godek. Brat mówi, że siostra była prymuską, potem przerywa rozmowę, potem nie odzwania, potem mówi, że nie chce rozmawiać o sprawach prywatnych, nie chce mówić o tym, że Kaja Godek jest jego siostrą. Newsweek odnotowuje, że gdy Kaja Godek występuje z bratem w prawicowych mediach, ona jest działaczką antyaborcyjną, on jest publicystą katolickim, no i rozmawiają jak działaczka z publicystą, czyli nie wspominają o tym, że są bratem i siostrą. No cóż, pewnie w ten sposób łatwiej jest takiemu publicyście promować swoją siostrę. To poniekąd zrozumiałe, choć nie do końca etyczne. I to pokazuje, że rodzina dla Kai Godek to nie tylko źródło ideologicznej indoktrynacji, ale też forma działalności politycznej. Więc musimy się tej rodzinie przyjrzeć. Nie po to, żeby tropić powiązania rodzinne, tylko po to, żeby tropić powiązania istotne dla naszego życia publicznego. Gdy rodzina wpływa na uformowanie się i karierę kogoś takiego jak Kaja Godek, kogoś takiego, kto ma tak potężny i straszny wpływ na nasze życie, na życie przede wszystkim polskich kobiet, no to wtedy ta rodzina też poniekąd staje się częścią naszego życia publicznego. Jak się nazywa ten brat Kai Godek, publicysta katolicki? Odpowiedź znalazłem w tygodniku Polityka, poproszę o skan numer 3. Otóż okazało się, że brat Kai Godek nazywa się Jakub Jałowiczor. Jałowiczor, powtarzam, bo to dość trudno brzmiące nazwisko, góralskie skądinąd, Jakub Jałowiczor, nazwisko popularne w Polsce południowej, na terenach górzystych,
W na terenach górskich były takie góralskie rody, był tam też góralski ród Jałowiczorów. I publicysta katolicki Jakub Jałowiczor, prywatnie bratka i godek, tak go nazywa tygodnik Polityka, między innymi usprawiedliwiał pokrętnie znęcanie się nad uchodźcami przybywającymi z Białorusi, usprawiedliwiał to, że zamknięto im drogę do Polski drutem kolczastym, wystawiając ich na przemoc ze strony białoruskich funkcjonariuszy, na cierpienie, no nieraz też na śmierć. Jakub Jałowiczor pisał, że ci ludzie, którzy szukają lepszego życia w zachodniej Europie, mogą wśród siebie kryć przestępców, terrorystów, kogoś przewożącego nielegalny towar. Więc straszył nas uchodźcami i twierdził, że kiedy my zagradzamy im drogę do Polski drutem kolczastym, skazując ich na cierpienie, na śmierć, to ich chronimy przed nimi samymi, bo gdybyśmy nie pozwalali im tam w lesie umierać, gdybyśmy się o nich zatroszczyli, no to przybyliby następni uchodźcy. Taka to jest logika nie tylko pokrętna, ale fałszywa, bo ci uchodźcy pojawili się na naszej granicy, bo zwabił ich tam podstępnie Łukaszenko z Putinem i obiecywał im łatwy dostęp do Polski, do Niemiec, do Europy, do Unii Europejskiej, do Europy Zachodniej. Tych ludzi okłamano i co byśmy na granicy nie robili, Putin i Łukaszenko mają narzędzia, żeby ich okłamywać dalej. To, że potraktujemy ich w nieludzki sposób, nikogo nie odstraszy, albo odstraszy ich w niewielkim stopniu tylko. Bo uchodźcy, tak jak my, żyją w bańkach, które nie przepuszczają informacji. Ci, którzy żyją w bańce zdominowanej przez propagandę Putina i Łukaszenki, będą ją pochłaniać, nie wiedząc o tym nawet, że to jest propaganda Putina i Łukaszenki. No ale to taka dygresja na boku, bo nie o tej części działalności publicystycznej Jakuba Jałowiczora, brata Kai Godek, chciałem mówić. Otóż brat Kai Godek, jako członek rodziny Kai Godek, która została wychowana w duchu ideologii neokatechumenatu, najprawdopodobniej, wypadałoby tak przypuścić, też jest członkiem lub sojusznikiem neokatechumenatu. Czym jest neokatechumenat? To jest kolejna wspólnota radykalnych ultrakatolików. Mamy takich wspólnot w Polsce niestety dużo. Mamy Opus Dei, z którym sama Kaja Godek jest związana. Mamy Ordo Iuris i podobne organizacje, które wypączkowały z Ordo Iuris. Mamy rodziny Radia Maryja, mamy tego bardzo dużo i te organizacje mają fatalny wpływ na nasze życie. No dobrze, to sprawdźmy, do jakiego stopnia brat Kai Godek, Jakub Jałowiczor, jest związany z neokatechumenatem. Sprawdziłem to, znalazłem liczne artykuły i wpisy w mediach społecznościowych Jakuba Jałowiczora na temat neokatechumenatu. Pokażę tylko jeden skan, bo mamy dzisiaj dużo skanów do pokazania. Tak, to jest skan numer 4. To jest nagłówek artykułu Jakuba Jałowiczora o neokatechumenacie. Jakub Jałowiczor jest podpisany na dole, widać jego nazwisko, a to, co widzimy, to ci państwo przed nami, to ksiądz Mario Pezzi, Carmen Hernandez i Kiko Arguello. To są Carmen Hernandez i Kiko Arguello, to hiszpańscy założyciele neokatechumenatu. Artykuł Jałowiczora jest dostępny w internecie, można tam sobie poczytać o tym, jak to neokatechumenat wchodził w śmierć, bo tak się ten artykuł nazywa, pół wieku wchodzenia w śmierć. To jest artykuł o przywódcach neokatechumenatu, którzy przeżywali straszne, wręcz śmiertelne kryzysy duchowe. Kiko Arguello, ten, którego widzimy po prawej, hiszpański malarz, najpierw malował straszliwe bazgroły, a potem przeżył odrodzenie duchowe, kiedy założył neokatechumenat razem z panią Carmen Hernandez. I
Co wtedy zaczął malować pan Kiko po tym, jak się odrodził duchowo? Poproszę o kolejny skan, skan numer 5. To są właśnie malowidła pana Kiko Arguello po tym, jak odrodził się duchowo. Zaczął malować prawosławne ikony. Aczkolwiek pozostał, o ile wiadomo, katolikiem. No, w samym prawosławiu jako takim nie ma nic złego, natomiast wiemy, czym stało się moskiewskie prawosławie, czym było w rękach carów, czym było w rękach sowieckiego KGB i czym jest w rękach Putina. Narzędziem ideologicznego panowania. I co idole neokatechumenalnej rodziny Jałowiczorów, Gotków, co przywódcy neokatechumenatu myślą o moskiewskim prawosławiu? Poproszę o kolejny skan, skan numer 6. To jest artykuł, który znalazłem w archiwum internetowym Patriarchatu Moskiewskiego, czyli tego putinowskiego zarządu moskiewskiej cerkwi. Czytamy tutaj, że metropolita Kirył przyjął kierowników katolickiego ruchu neokatechumenat. Z kim się spotkał? No z panią Carmen Hernandez i z panem Kiko Arguello. I pan Kiko Arguello, ten sam, co te ikony malował, powiedział metropolicie Kiryłowi, tak czytamy w artykule, że opowiedział mu o historii tego przedsięwzięcia, jakim jest neokatechumenat, i powiedział, że wyraził życzenie współpracy z putinowską moskiewską cerkwią. Przy czym podkreślił, że tu nie będzie żadnego nawracania prawosławnych na katolicyzm. Nie, nie, on chce współpracować z putinowskimi prawosławnymi jako prawosławnymi. I ten artykuł, czy też właśnie to był komunikat wręcz oficjalny putinowskiej cerkwi, ten komunikat wzbudził wśród rosyjskich prawosławnych pewne zmieszanie i zamieszanie. Zaczęli się obawiać, że neokatechumenat będzie wykorzystany do tego, żeby putinowskich duchownych, duchownych putinowskiej cerkwi szkolić, i zaczęli przeciwko temu nawet protestować. W końcu metropolita Cyryl i jego ludzie musieli wyjaśniać, że to nie tak, że to nie będzie taka współpraca, że tu nie, że neokatechumenat, że pan Kiko Arguello, idol neokatechumenalnej rodziny Kaligodek, nie będzie jednak szkolił putinowskich duchownych. Więc taki stosunek ma ruch neokatechumenatu do putinowskiej cerkwi, ruch neokatechumenatu, w którym wychowała się Kaja Godek. I poproszę o kolejny skan, skan numer 7. To jest informacja o tym, że informacja, jeśli dobrze pamiętam, z 2018 roku, tak, z lutego 2018 roku, to jest informacja o tym, że nową szefową neokatechumenatu na cały świat została Maria Ascension Romero, która przez 25 lat pracowała w Rosji jako neokatechumenalna misjonarka. Pracowała w Rosji i w Kazachstanie, ale głównie w Rosji i w Sankt Petersburgu, w mieście Putina. Więc taką szefową ma teraz organizacja, którą wielbi rodzina Kai Godek i jej brat Jakub Jałowiczor. Nic więc dziwnego, że światowe media uznają neokatechumenat za część ultrakonserwatywnej piątej kolumny Putina w krajach Zachodu. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu włoskiej gazety La Repubblica, w której czytamy, że istnieje sieć antyaborcyjna. Kim są jej członkowie? Pyta dziennikarz i odpowiada. To są sojusznicy niegdyś faszystowskiego, obecnie proputinowskiego terrorysty Roberto Fiore. To jest organizacja hiszpańska Citizen Go, którą znamy też w Polsce, bo współpracuje z Ordo Iuris. I to jest też Ruch na Rzecz Życia i Armia Drogi Neokatechumenalnej, czyli neokatechumenatu.
armia założona przez pana Kiko Arguello, tego samego, co bratał się z putinowskim metropolitą Cyrylem. I dziennikarz pisze, że jakby to powiedzieć, drogowskazami dla tego ruchu są Orban, Putin i Donald Trump. Oni są drogowskazami dla tego ruchu, którego częścią jest neokatechumenat, w którym wychowywała się Kaja Godek. No dobrze, kiedy dowiedziałem się, że Kaja Godek z domu nazywa się Jałowiczor i że rodzina Jałowiczorów aktywnie uczestniczyła w tym antyzachodnim i antynowoczesnym ruchu, jakim jest neokatechumenat, to postanowiłem sprawdzić, jakich jeszcze Jałowiczorów znajdę w tym ruchu. I przeglądając publikacje internetowe związane z ruchem neokatechumenalnym, na stronie odwiedzanej przez osoby spragnione słuchania piosenek neokatechumenalnych znalazłem Jerzego Jałowiczora. Przypomnijmy, Kaja Godek jest z domu Jałowiczor, jej brat to Jakub Jałowiczor, a tu się pojawił Jerzy Jałowiczor. I jako autor jednego z wpisów na tej stronie widzimy właśnie skan tego wpisu. I zadałem sobie pytanie, czy może jakichś informacji o Jerzym Jałowiczorze nie znajdę w Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ zakładam, że skoro rodzina Kai Godek wychowywała się w duchu neokatechumenatu, to w ten duch i w tę wspólnotę, w tego ducha i w tę wspólnotę musieli wprowadzić młodszych członków rodziny ich rodzice. I sprawdziłem w Instytucie Pamięci Narodowej, znalazłem teczkę paszportową Jerzego Jałowiczora właśnie. Tu widzimy skan fragmentu podania, które w 1988 roku Jerzy Jałowiczor napisał do Biura Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli napisał takie podanie do Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, żeby mu wydała paszport. Wtedy nie było innego sposobu, żeby legalnie wyjechać za granicę. Czytamy, że Jerzy Jałowiczor miał na drugie imię Józef, urodził się w 60 roku w Istebnej, jest z zawodu elektrykiem, ukończył Politechnikę Warszawską. To ciekawe, albowiem tę samą uczelnię ukończył również Jan Godek, mąż Kai Godek, tylko że oczywiście zrobił to później. I kiedy przeglądałem dalej to podanie Jerzego Jałowiczora, poproszę o kolejny skan, to znalazłem w rubryce Rodzina zamieszkała w kraju, znalazłem informację, że Jerzy Jałowiczor ma troje dzieci, między innymi Kaję Jałowiczor, urodzoną 2 maja 82 roku. No a tak się składa, że Kaja Jałowiczor Godek urodziła się właśnie 2 maja 82 roku. No i czytam w tym podaniu również, że Kaja ma brata o imieniu Jakub, Kaja córka Jerzego. Zatem chodzi bez wątpienia o Kaję Godek. Mamy do czynienia z ojcem Kai Godek. I Jerzy Jałowiczor, ojciec Kai Godek, chciał wyjechać do Wielkiej Brytanii, ale dostał odmowę paszportu, odmowę wydania paszportu. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment tej odmowy. I czytamy tutaj, że Jerzemu Jałowiczorowi odmówiono wydania paszportu na podstawie ustawy z 59 roku o paszportach. Dokładnie rzecz biorąc, na podstawie artykułu 4 ustęp 2 punkt 2. No dobrze, to zajrzałem do dziennika ustaw, żeby sprawdzić, o co chodziło. Poproszę o kolejny skan. I przeczytałem, że artykuł 4 ustęp 2 punkt 2 mówi, że można odmówić wydania paszportu
gdy przeciwko temu przemawia wzgląd na bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajemnicy państwowej lub gdy mogłoby to narazić gospodarkę narodową na znaczne straty. No i to już zabrzmiało tajemniczo, no bo pan Jerzy Jałowiczor prezentuje się jako skromny elektryk, no magister inżynier, ale jednak elektryk. Trudno sobie wyobrazić, jakie to on mógłby znać tajemnice. No ale sprawa się wyjaśniła, kiedy dokładnie przeczytałem te dokumenty paszportowe. Okazało się, poproszę o kolejny skan, okazało się, że odmówiono mu paszportu, ponieważ odbywał ćwiczenia jako rezerwista wojskowy i po takich ćwiczeniach przez rok żaden rezerwista nie mógł wyjechać za granicę. No, to był rok 88, kiedy było już, komunizm upadał, rozpadał, próbował się liberalizować, a przez to upadał jeszcze bardziej, ponieważ komunizm i wolność to nie do końca idzie w parze. I wtedy nie zawsze przestrzegano takich rygorów. No ale najwyraźniej tutaj pan Jerzy Jałowiczor trafił na jakiegoś służbistę, powiedziałem sobie. Zagadki nie ma. No a potem zobaczyłem, że w następnym roku Jakub Jałowiczor wyjechał do Związku Sowieckiego. Jakub Jałowiczor, ojciec Kai Godek. Poproszę o skan numer 15. To jest fragment podania, na którym widzimy, że Jakub Jałowiczor pisze: proszę o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę do ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czy otrzymał odmowę na wyjazd za granicę? Tak, tutaj pan Jałowiczor przyznaje, że otrzymał taką odmowę w 88 roku, chciał jechać do Wielkiej Brytanii, teraz chce sobie pojechać z biurem podróży turysta do Związku Sowieckiego. No i w tym jeszcze też nie ma nic podejrzanego, szczególnie, ponieważ wielu ludzi wtedy jechało do Związku Sowieckiego na handel, handlowało czym się dało, wyjeżdżało gdzie się dało i kupowało się co się dało, żeby gdzieś to później sprzedać z zyskiem. Takie to były czasy i być może teraz, po tym jak PiS nam zrujnuje do szczętu gospodarkę, znowu czeka nas powtórka z takich czasów. No i tak się składa, że paszport do ZSRR Jerzemu Jałowiczorowi wydano. Poproszę o skan numer 16. Mimo że wcześniej nie chciał puścić do Wielkiej Brytanii. No ale po pierwsze minął już rok i skończył się ten okres karencji po ćwiczeniach wojskowych. Po drugie, no, Związek Sowiecki był wtedy uznawany za sojusznika, więc zagrożenie, że Jałowiczor mógłby jakieś tam sekrety wydać, że ojciec Kai Godek mógłby jakieś sekrety zdradzić, było mniejsze, bo trafiłyby wtedy do sojusznika, prawda? A to wtedy mniejsza szkoda niż wtedy, gdyby sekrety trafiły do wroga. Natomiast i tu wszystko wydawałoby się w miarę normalne, gdyby nie jeden szczegół. Poproszę o skan numer 17. Otóż, co my tutaj widzimy? Widzimy na górze przekrojone różowym mazakiem 6Z albo GZ. Nie, to jest GZ. Widzimy przekreślone GZ107587, a na dole mamy dopisane czerwonym atramentem i otoczone takim kółkiem, różowym mazakiem, GZ-10206. GZ-10206 to był numer, to była sygnatura adnotacji o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych, którą Jałowiczor dostał, gdy chciał jechać do Wielkiej Brytanii. Więc tutaj ktoś najwyraźniej skorygował błąd albo jakieś inne niedopatrzenie, polegające na tym, że wyżej ktoś dopisał inną GZ-kę, inny numer GZ, inny numer zastrzeżenia. Wygląda to tak, jakby komuś w biurze paszportów się coś zupełnie pomyliło i wpisał adnotację dotyczącą innej osoby i później trzeba to było poprawić, albo wygląda to tak, jakby Jakub Jałowiczor miał dwa różne zastrzeżenia wyjazdu.
Jedno, które było jeszcze ważne w 1989 roku i mu je wpisano do, no, jakiś esbek mu je zapisał na jego podaniu paszportowym, a następnie ktoś inny sobie przypomniał, że w przypadku tego podróżnego lepiej zastosować inne zastrzeżenie trwające krócej, już nieaktualne i można go jednak wypuścić. To jest dziwne, ja nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a widziałem co najmniej kilkaset teczek paszportowych, jeśli nie więcej. I odpowiedź na pytanie, co tu się naprawdę stało, kiedy się dowiemy, kogo dotyczyła ta adnotacja. GZ107587. Niestety do tej pory nie udało mi się tego ustalić, ale będę to ustalał. Poproszę o kolejny skan, ponieważ w podaniu paszportowym Jerzego Jałowiczora znajdujemy różne ciekawe rzeczy. W podaniu paszportowym Jerzego Jałowiczora, ojca Kai Godek. To jest fragment tego pierwszego podania, kiedy ojciec Kai Godek starał się o wyjazd do Wielkiej Brytanii. Czytamy, że w Wielkiej Brytanii wyjeżdża do obywatela brytyjskiego, który się nazywa Christos Ioannou, najwyraźniej Grek z pochodzenia, i że ten obywatel brytyjski będzie go utrzymywał. Mamy podany adres tego obywatela i czytamy, że ten obywatel, Christos Ioannou, jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd's Sturge Holdings. To jest dziwne, bo gdyby chciał, kiedy ludzie wyjeżdżali wtedy, tak jak zresztą i teraz na zachód, przeważnie do pracy, więc spodziewalibyśmy się, że pan Jałowiczor będzie w Wielkiej Brytanii szukać zatrudnienia w swojej specjalności elektryka. No ale może było tak, że pan Christos Ioannou kupił sobie na przykład willę i potrzebował ją okablować i stwierdził, że taniej będzie sprowadzić fachowca z komunistycznej Polski niż użyć fachowca londyńskiego, zapewne znacznie droższego. W naszych czasach takie rzeczy się zdarzają znacznie częściej, wtedy się zdarzały rzadziej, bo o wyjazd było trudniej, no ale też się zdarzały. Sprawdziłem, kim jest pan Christos Ioannou, odnalazłem go, poproszę o kolejny skan. To jest pan Christos Ioannou i on w tej chwili już nie zajmuje się ubezpieczeniami, on się zajmuje w tej chwili organizowaniem degustacji win i wycieczek do winnic, czyli obsługuje bogatych i rozpieszczonych klientów. To, co widzimy, to są trzy skany z portalu LinkedIn, z portalu społecznościowego LinkedIn dla profesjonalistów, gdzie pan Christos Ioannou się chwali swoim życiorysem. I tak się składa, że pan Christos Ioannou, oprócz tego, że zajmuje się alkoholem, a wcześniej zajmował się ubezpieczeniami, zajmuje się też promowaniem płodności. Był inwestorem w firmie Fertility Focus, która pomaga kobietom zajść w ciążę. No i tu pojawia się takie pytanie, czy przypadkiem już w 1988 roku nie było między ojcem Kai Godek, a panem Christosem Ioannou, promotorem płodności, jakiejś zbieżności ideologicznej, która powodowała, że pan Christos Ioannou, chciał zaprosić do Londynu, zaprosił do Londynu ojca Kai Godek. Pan Christos Ioannou jest też obecny na Twitterze, ja czytałem jego tweety, prezentuje się w tej chwili jako rozsądny konserwatysta, czyli przeciwieństwo polskiego konserwatysty, nie jest zwolennikiem zakazu aborcji, ale pan Christos Ioannou ma też związki z różnymi bardzo ciekawymi firmami. Nie tylko z firmą Fertility Focus, o czym być może porozmawiamy sobie za tydzień albo za dwa, ponieważ wysłałem do pana Christosa Ioannou
pytania. A właśnie nie wysłałem jeszcze pytań, wysłałem do niego maila i poprosiłem go na Twitterze o to, żebyśmy się mogli skontaktować, po to, żebym mógł mu wysłać pytania. Chcę go spytać o to, jak poznał ojca Kai Godek, co w latach 80., gdy jeszcze istniała żelazna kurtyna, było znacznie trudniejsze i dlaczego zaprosił go do Londynu. Tu muszę na chwilę, jakby to powiedzieć, zawiesić ten wątek. On jest moim zdaniem potencjalnie ciekawy, ale wiele zależy od tego, czy pan Christos Ioannou zdecyduje się z nami porozmawiać o ojcu Kai Godek. Przejdźmy już do samej Kai Godek i do jej początków. Poproszę o kolejny skan. Skan numer 20. To jest Kaja Godek i Mariusz Dzierżawski. Mariusz Dzierżawski, niegdyś ateista, potem członek Opus Dei, był osobą, która na dużą skalę rozkręcała w Polsce ruch antyaborcyjny, domagający się całkowitego zakazu aborcji, drastycznego zaostrzenia i tak już obowiązujących zakazów. I on zaczął to robić, zanim jeszcze robiło to Ordo Iuris, zanim jeszcze usłyszeliśmy o Kai Godek. Kaja Godek u niego po prostu zaczynała. Kaja Godek u jego boku zaczynała. Kaja Godek weszła do władz Fundacji Pro Prawo do Życia, której filarem był Mariusz Dzierżawski, i u jego boku uczyła się, jak być antyaborcyjną, antykobiecą działaczką. Tu nie będę więcej o tym mówił, bo to już przedstawialiśmy. Przedstawiałem już w poprzednich transmisjach skany z Krajowego Rejestru Sądowego pokazującego Kaję Godek w Fundacji Mariusza Dzierżawskiego. Przypomnę tylko, że Mariusz Dzierżawski występował między innymi w putinowskim Sputniku. Poproszę o skan numer 21, czyli na portalu, który był główną oficjalną tubą propagandy putinowskiej w Polsce. To jest skan ze strony Sputnika, obecnie niedostępnej, ponieważ została zablokowana jako strona nadająca jawną kremlowską propagandę. I na tej właśnie stronie jest artykuł, w którym wypowiadał się już Dzierżawski dla Sputnika. Dodam też, że Dzierżawski był promowany przez rosyjski, kremlowski, ultrakonserwatywny portal Legitimist. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie skan z tego portalu, fragment artykułu, w którym Mariusz Dzierżawski i jego działalność jest nagłaśniana. Działalność Mariusza Dzierżawskiego jest nagłaśniana przez portal Legitimist. Czytamy tutaj, że polskie konserwatory budą pikietirować Sejm, czyli że polscy konserwatyści, tak ich nazywa Legitimist, polscy konserwatyści będą pikietować pod Sejmem. Będzie chodziło oczywiście o aborcję. Sejm Polski w czetwierg 30 junia rozmotrit w pierwom czytaniu zakonoprojekt polnościu zapreściający ubijstwo człowieka z momenta zaciatia, czyli że Sejm Polski będzie rozpatrywał projekt całkowicie zakazujący zabijania człowieka w momencie poczęcia, czyli aborcji, i że komitet, który zebrał podpisy pod tym projektem, był kierowany przez Mariusza Dzierżawskiego. Widzimy też jego nazwisko tutaj w tym artykule na dole drugiego akapitu. No i przypomnę jeszcze, bo to są rzeczy, których się nie da odzobaczyć, ale nie będę pokazywał wizualnych przykładów, pokażę, bo one są, jak wiemy, straszne. Poproszę tylko o skan artykułu tygodnika Polityka, w którym jest o tym mowa. Przypomnę, że Dzierżawski razem z Kają Godek przy pomocy swojej Fundacji Prawo do Życia pokazywali ludziom
potworne zdjęcia poszarpanych kilkumiesięcznych płodów, co jak wiadomo nie ma nic wspólnego z aborcją farmakologiczną, jaką się obecnie praktykuje. Czytamy tutaj, że Kaja Godek i Dzierżawski szkalowali homoseksualistów, próbując ich kojarzyć z pedofilią, atakowali edukację seksualną, którą nazywali propagandą dewiacji, no po prostu obrażali, kłamali i szokowali. Kłamali w żywe oczy, ale niestety było to działanie skuteczne, bo jak widzimy, ciągle udaje im się nas trzymać pod swoim butem. To oni dyktują prawa w Polsce, a nie wola większości. Ponieważ pan Dzierżawski jest człowiekiem w takim wieku, że mógł mieć interesującą przeszłość również w czasach komunizmu, sprawdziłem dokumenty dotyczące jego osoby w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o skan numer 24. Okazało się, że akta są akta paszportowe Mariana Dzierżawskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment podania. Widzimy tutaj zdjęcie młodego Dzierżawskiego. Podania o zgodę na wyjazd do Czechosłowacji, bo jak pamiętamy, nie było wtedy Czech i Słowacji, była jedna komunistyczna Czechosłowacja. Mariusz Dzierżawski w 1984 roku chciał pojechać sobie do Pragi w celu turystycznym i kto mu tę wycieczkę umożliwił? Dzięki komu Mariusz Dzierżawski nie siedział, jak większość Polaków, zamknięty w kraju, zamknięty w granicach kraju, tylko sobie jeździł po świecie. No, zaprosiła go do Pragi siostra Urszula Dzierżawska-Bukowska. W prawym dolnym rogu widzimy jej nazwisko jako osoby, która będzie utrzymywać Dzierżawskiego podczas pobytu w Pradze. I czytamy też, że Urszula Dzierżawska-Bukowska jest tłumaczką ambasady PRL w Pradze. No i tu rodzi się pytanie, o właśnie już nasz dzielny realizator Maciej pokazał nam zaproszenie, które również znajduje się w tej teczce. Urszula Dzierżawska-Bukowska zaprasza obywatela Mariusza Dzierżawskiego do przyjazdu na pobyt okresowy do Pragi podczas jego pobytu na terenie Czesko-Słowackiej Republiki Socjalistycznej. Zobowiązuje się pokryć wszelkie związane z tym koszty. Ponieważ Urszula Dzierżawska-Bukowska była tłumaczką ambasady w Pradze, to bez wątpienia mogła również w nieoficjalny sposób ułatwić uzyskanie paszportu dla Mariusza Dzierżawskiego. Pomyślałem sobie, że miała na pewno jakieś kontakty w PRL-owskiej dyplomacji, skoro dla niej pracowała, i postanowiłem sprawdzić również dokumentację jej dotyczącą. Zajrzałem do archiwum cyfrowego IPN, żeby sprawdzić, kim była siostra Mariusza Dzierżawskiego, promotora, mentora Kai Godek. I co się okazało? Poproszę o skan numer 27. Okazało się, że Urszula Dzierżawska-Bukowska, mieszkająca w Warszawie i w Pradze czeskiej, figuruje w archiwum cyfrowym IPN jako kontakt informacyjny Departamentu Pierwszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Departament Pierwszy to był po prostu wywiad zagraniczny. Czyli Urszula Dzierżawska-Bukowska była kontaktem informacyjnym wywiadu PRL, komunistycznego wywiadu PRL. Siostra mentora i promotora Kai Godek, Mariusza Dzierżawskiego. I tu ktoś może powiedzieć, co to znaczy kontakt informacyjny? No siłą rzeczy, pracując w ambasadzie, stykała się z tymi dyplomatami, którzy nie byli dyplomatami, tylko byli oficerami wywiadu. Coś tam im może powiedziała i ją sobie zapisali w papierach jako kontakt informacyjny. Ale tak nie jest, proszę Państwa. Zajrzyjmy do słownika terminów IPN. Poproszę o kolejny skan numer 26.
czytamy tam, że kontakt informacyjny to rzeczywiście była kategoria współpracy z wywiadem komunistycznym, z komunistycznej służby bezpieczeństwa, poniekąd niższa. To była kategoria współpracy o niższym stopniu zaangażowania operacyjnego. Kontaktem informacyjnym miała być osoba stale zamieszkała poza granicami PRL, świadomie bądź nieświadomie współpracująca z wywiadem SB, to jest przekazująca informacje i dokumenty o relacjach z wywiadem SB zależnych od okoliczności. Czyli że miała te relacje nie do końca były dodefiniowane, prawda? To znaczy funkcjonariusze mogli sobie ustawiać te relacje tak, jak akurat aktualnie potrzebowali. I że taka osoba, czytamy dalej, że taka osoba miała ograniczone czasowo lub tematycznie możliwości wywiadowcze, często obywało się bez formalnego werbunku, generalnie taka osoba nie spełniała kryteriów werbunku jako agenta, ale uwaga, co czytamy na samym końcu. W przypadku kontaktów informacyjnych, które były obywatelami PRL, tak jak Urszula Dzierżawska-Bukowska, siostra Mariusza Dzierżawskiego, późniejszego mentora i promotora Kai Godek. W przypadku obywateli PRL, którzy byli kontaktami informacyjnymi, współpraca z wywiadem SB zawsze miała charakter świadomy, zwykle dokumentowana była umową o pracy wywiadowczej, będącą formą zobowiązania do współpracy. I to być może tłumaczy, dlaczego mentor, promotor Kai Godek za czasów komunizmu mógł sobie jeździć po świecie, nie siedział zamknięty w kraju, tak jak większość obywateli PRL. No dobrze, to teraz przejdźmy do męża Kai Godek i jej powiązań, bo często się zastanawiamy, skąd Kaja Godek bierze pieniądze na swoją działalność. Bez wątpienia jakąś rolę w tym odgrywa jej mąż, inżynier Jan Godek. Ja przypomnę teraz, poproszę o skan, o kolejny skan, to będzie skan numer 29. Przypomnę tylko, że Jan Godek, o czym mówiliśmy w poprzednich transmisjach, prowadzi swoją firmę poniekąd konspiracyjnie, pod innym adresem niż ten, który oficjalnie podaje, niż ten, pod którym zarejestrował firmę, niż ten nawet, pod którym odbiera korespondencję. Prowadzi firmę za tymi drzwiami, które widzimy na obrazku, prowadzi swoje biuro inżynierskie w lokalu, w którym również urzęduje firma Fantronic. To są właśnie drzwi, to jest właśnie wejście do firmy Fantronic, która mieści się na warszawskich Młocinach, tuż obok mieszkania Kai Godek. Firma należy do przedsiębiorcy Macieja Mazurkiewicza, związanego z Opus Dei, o którym już mówiliśmy. I ja tutaj przypomnę, poproszę o skan numer 30. Przypomnę tylko, że kilka lat temu, w 2018 roku, Maciej Mazurkiewicz ze swoją firmą chciał podbijać Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także Rosję, gdzie uzyskał pozwolenie na sprzedawanie swojego produktu. Dodajmy, że ten produkt to jest tak zwany magiczny dywan, służący do tego, żeby niejako edukacyjnie programować bardzo małe dzieci, w dużej mierze bez udziału ich świadomości, bo one się na tym dywanie bawią, a są przez ten dywan przy pomocy elektronicznych impulsów programowane do tego, żeby uczyły się różnych zachowań. Ja bardzo bym się bał powierzyć moje dziecko takiemu wynalazkowi. Jeszcze bardziej bym się bał, gdybym się dowiedział, że wynalazca jest z Opus Dei. I Rosjanie też się takich rzeczy boją, kiedy one przybywają z Zachodu. Sami chętnie swoich obywateli programują. Ale kiedy coś takiego przybywa z kraju NATO, to Rosjanie zazwyczaj są bardzo ostrożni. Jednak pan Mazurkiewicz, sekretny gospodarz firmy męża Kai Godek, sekretny gospodarz męża Kai Godek i jego firmy, jakoś dostał zezwolenie na sprzedawanie takiego osobliwego produktu w Rosji. Dodajmy też, że pan Mazurkiewicz jest związany z przedsiębiorcą Pawłem Biskupskim. Poproszę tutaj o kolejny skan.
To jest skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Na górze tego serwisu widzimy pana Pawła Biskupskiego jako członka Rady Nadzorczej firmy NetQ Pro, a na dole widzimy Macieja Mazurkiewicza, również jako członka tej firmy. W tej chwili to widać niezbyt dobrze, ale potem, kiedy ta transmisja stanie się filmem, będą mogli państwo sobie zatrzymać ten kadr, powiększyć skan i zobaczyć dokładnie, że tak jest. Do tego jeszcze na tym skanie widzimy, że firma NetQ Pro należała do firmy Systemix Pub, a potem do firmy Systemix New, które były współwłaścicielami tej, które były właścicielami i współwłaścicielami tej firmy. I poproszę o kolejny skan. I kiedy zajrzymy znowu do rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego, to zobaczymy, że te firmy też są związane z Pawłem Biskupskim. Czyli po prostu pan Mazurkiewicz nadzoruje firmę NetQ Pro dla pana Biskupskiego. Na tym skanie, który widzimy, widzimy, że te firmy, do których należała NetQ Pro, to są firmy pana Biskupskiego. Skąd się wziął pan Biskupski? I jak zarabia pieniądze? Pan Biskupski, z którym tak bardzo związany jest Maciej Mazurkiewicz, sekretny gospodarz męża Kai Godek i jego firmy. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej. Czytamy tam, że Biskupski, przedsiębiorca telekomunikacyjny, miał duże zlecenia w Rosji. Zarabiał tam duże pieniądze, mógł się nawet tam popisać, bo pan Biskupski jest specjalistą od pomiarów jakości telekomunikacyjnej, pomiarów jakości telekomunikacji, a tam wykonywał je w Rosji na olbrzymich terenach, od Moskwy po Władywostok, od Petersburga do Soczi. Mało kto mógł się pochwalić takim rosyjskim doświadczeniem. Chwali się w tym artykule sam pan Biskupski. Poproszę o kolejny skan, skan numer 34. W serwisie dla profesjonalistów LinkedIn pan Biskupski chwali się również tym, że w latach 1976-81 studiował w komunistycznej Moskwie, skończył sowiecki Uniwersytet Transportu w Moskwie. No i przypomnę jeszcze na koniec, bo o tym już mówiliśmy, że również pan Biskupski figuruje w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o skan numer 35. Czytamy tam, że Biskupski nie tylko mieszkał w Związku Sowieckim i tam się uczył, ale ożenił się także z Jeleną Biskupską, sowiecką obywatelką, która była też związana z moskiewskimi uczelniami technicznymi, z Moskiewskim Instytutem Inżynierii Transportu Kolejowego, tam studiowała. I po co to wszystko przypominamy? Po to, żeby znać tło, dzięki któremu będziemy mogli się zająć kolejnym powiązaniem pana Mazurkiewicza, sekretnego gospodarza męża Kai Godek i jej firmy. Otóż tak się składa, że Mazurkiewicz wśród swoich znajomych na Facebooku ma bardzo ciekawą osobę. Poproszę o kolejny skan, skan numer 36. To jest skan z portalu facebookowego nieżyjącego już Iwana Demidienki i widzimy, że Demidienko wśród swoich przyjaciół na Facebooku, wśród swoich znajomych miał Macieja Mazurkiewicza. No i tu każdy może powiedzieć, no dobrze, różnych się znajomych na Facebooku ma, czasem się nabiera ludzi zupełnie bez sensu się jakichś znajomych przyjmuje, a potem się ich ma. No ale jak widzimy, pan Maciej Mazurkiewicz jest osobą o powiązaniach bardzo dziwnych, ale jednak przeważnie nieprzypadkowych, a pan Iwan Demidenko też był osobą, która w bardzo szczególny i przemyślany sposób dobierała sobie znajomych. Iwan Demidenko określał się jako dyplomata obywatelski. Był działaczem, który prowadził aktywność prorosyjską w Polsce jako Rosjanin, prorosyjską i prokremlowską, reprezentował oficjalną Rosję i działał na jej korzyść. Poproszę o kolejny skan, skan numer 37.
to jest odpowiedź ministra kultury na interpelację w sprawie sytuacji prawnej oraz remontu pomnika, tak zwanego pomnika Braterstwa Broni w Warszawie. Chodzi tutaj o pomnik upamiętniający rzekomych sowieckich bohaterów, sowieckich żołnierzy. Warto przypomnieć, że sowieccy żołnierze czekali na prawym brzegu Wisły, podczas kiedy hitlerowcy mordowali Warszawę. Sowieccy żołnierze pozwolili hitlerowcom Warszawę po powstaniu warszawskim zniszczyć i mordować i wypędzać ludność Warszawy. Więc ja zasadniczo nie jestem zwolennikiem takich sowieckich pomników w Polsce, chociaż nie jestem też zwolennikiem jakiegoś nagłego ich obalania, niszczenia, palenia. No, chętnie bym je usunął. Uważam, że można by dla nich stworzyć jakieś zamknięte miejsce, jakieś muzeum po to, żeby osoby zainteresowane historią mogły się im przyglądać. O tak. I tak się składa, że w kwestii statusu prawnego tego pomnika i jego renowacji ambasadę Kremla w Warszawie reprezentował właśnie pan Iwan Demidenko. Wiemy to z odpowiedzi ministra kultury na interpelację dotyczącą tego pomnika, na zapytania dotyczące tego pomnika. Czytamy, że w sierpniu 2006 roku przeprowadzona została rozmowa z panem Iwanem Demidenko, prezesem Fundacji Dyplomacji Obywatelskiej w Polsce, na temat kontynuacji prac remontowych pomnika Braterstwa Broni przez ambasadę Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Czyli on tu pośredniczył między Kremlem a polskim rządem, między dyplomacją Kremla a polskim rządem. Kto tutaj o tej renowacji sowieckiego pomnika rozmawiał z Demidenką i z dyplomacją Kremla? No to był rok 2006, rozmawiał o tym rząd PiS. To tak sobie przypomnijmy. Żeby kiedy ktoś nam będzie tutaj opowiadał, jak to PiS walczył właśnie z sowiecką propagandą, z pozostałościami sowieckiej propagandy w Polsce, to możemy tę odpowiedź na interpelację przypomnieć, kiedy ktoś nam będzie takie rzeczy opowiadał. Poproszę o kolejny skan numer 38. To jest archiwum portalu ostrowmaz.pl, portalu lokalnego z miasta Ostrów Mazowiecka, gdzie czytamy, że odbyły się w 2008 roku Dni Ostrowi Mazowieckiej, które uświetnili między innymi reprezentanci rosyjskiego Riazania, Iwan Demidenko i Leonid Sfiridow. No i kim był Leonid Sfiridow, który tam się pojawił razem z Demidenko? Poproszę o kolejny skan numer 39. Sfiridow to był propagandzista kremlowskiego Sputnika, tego samego, w którym występował mentor i promotor Kai Godek, Mariusz Dzierżawski. W związku z podejrzeniami o szpiegostwo, jak pisała Gazeta Wyborcza i inne media, został z Polski wydalony w 2015 roku. Wcześniej wydalono go z Czech, również w związku z tym samym podejrzeniem. Tu dodam, że pan Demidenko utrzymywał również facebookową znajomość z Leonidem Sfiridowem. Dowodów na to, że się spotykali i współpracowali jest więcej. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie zobaczyli pana Sfiridowa. To jest fragment zdjęcia z Moskwy, na którym Sfiridow już po wydaleniu w Moskwie spotyka się z Grzegorzem Braunem, bo już po wydaleniu Sfiridowa jako podejrzanego o szpiegostwo polski prokremlowski polityk, obecnie poseł Grzegorz Braun, jeździł do Moskwy i tam się ze Sfiridowem spotykał. No i tu się nam kółko zamyka, bo z Braunem współpracowała również Kaja Godek. Poproszę o skan numer 41. Widzimy ją tutaj na zdjęciu. Razem z Braunem i Konfederacją startowała w eurowyborach w 2019 roku. Tak to, proszę Państwa, wygląda, takie to są powiązania, nie zawsze proste, nie zawsze jasne, ale jednak na końcu się z nich splata dość oczywisty obraz. Chętnie bym o tym obrazie opowiedział więcej, ale muszę już kończyć, bo Chochlik opóźnił nam program, mamy opóźnienie, za chwilę prawoteka. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam dzielnego realizatora Macieja, który walczył z Chochlikiem, pozdrawiam Chochlika,
który zapewne idzie teraz zdać raport ze swojej działalności jakiemuś Oberhochlikowi. Widzimy się i słyszymy za tydzień, a teraz Prawoteka. Reset Obywatelski.